Przychodzę do Was z kolejnymi propozycjami seriali, które warto zobaczyć. Tym razem skupimy się na serialach DC Comics. Są to seriale o superbohaterach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Arrow. Jest to współczesna historia zielonej strzały superbohatera komiksów DC. Oliver Queen, miliarder, który zostaje uznany za zmarłego podczas katastrofy morskiej, po 5 latach zostaje odnaleziony. Próbuje ponownie wejść w swoje dotychczasowe życie, jednak nie jest to takie proste. Za dnia serialowy bohater prowadzi swoje dotychczasowe życie, czyli bogatego kobieciarza, a w nocy superbohatera, który ratuje wszystkich przed złem. The day I went missing was the day I died. At least on the inside. Oliver Queen is alive. Darling City resident was found 5 years after he was missing and presumed dead. What? Get that camera out of my face. He was the only survivor of the accident that took the lives of 7 people. Has he said anything about what happened? I worry that those I left behind won't recognize me. I knew it. I knew you were alive. The island changed me. Tomorrow, you and me, we're doing the city. You've got a lot to catch up on. I'm not the person they remember. 20% of his body's covered in scar tissue. Second-degree burns on his back and arms. At least 12 fractures that never properly healed. They thought I was back to my old life. They thought wrong. I'd like you to prepare yourself. The Oliver you lost might not be the one they found. The day Oliver Queen died is the day something new was born. Flash. Barry Allen to młody śledczy, który pracuje dla miejscowej policji. Interesuje się też postępami nauki, m.in. akceleratorem cząsteczek stworzone przez Harrisona Wellesa oraz innych naukowców ze Star Labs. Barry ma wręcz obsesję na tym punkcie. Niespodziewanie dochodzi do wybuchu urządzenia, a Barry Allen zostaje porażony przez piorun i zapada w śpiączkę. Gdy się budzi, okazuje się, że nabył nową umiejętność, a mianowicie nadzwyczajną szybkość. Swoje nowe moce wykorzystuje do walki ze złem w Central City. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Supergirl. Kara Zell jako dziecko zostaje wysłana z niszczącej planety Krypton na Ziemię. Miała ona chronić swojego kuzyna, który był jeszcze niemowlakiem. Pech chciał, że jej kapsuła zmieniła trochę kurs i dotarła na ląd o wiele później od niego. Chłopak staje się już dorosły i nie potrzebuje jej pomocy, a nastolatka trafia do rodziny Denversów, gdzie próbuje skontrolować swoje moce, które pojawiły się podczas promieniowania żółtego, a nie czerwonego, tak jak na Kryptonie, światła słonecznego. Po 11 latach od tych wydarzeń Kara jest świadkiem awarii samolotu, w którym m.in. jest jej przyrodnia siostra. Podejmuje decyzję, aby ratować siostry i innych pasażerów, tym samym stając się superbohaterką. My name is Kara Zor-El. 24 years ago, my planet, Krypton, was in serious peril. My cousin, Kal-El, was sent to a planet called Earth for his own safety and protection. You may know his story.
The story you don't know is that I was sent to protect him. Your pod's coordinates are interlocked with Kal-El's. You will follow him to Earth. I'm not afraid, Father. The trip is long, but you'll sleep most of the way and we'll be with you in your dreams. You'll journey to Earth to look after your baby cousin, Kal-El. Because of the Earth's yellow sun, you'll have great powers on this planet. You will do extraordinary things. I will fail Kal-El. Or you. I love you, Kara. You must go. Now. Który myślę, że uwielbia każdy z nas. Wszystkie trzy seriale przeplatają się ze sobą, dlatego że bohaterowie gościnnie występują w swoich odcinkach. Można oglądać wszystkie trzy, ale nie jest to jakoś zbytnio konieczne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i te seriale przypadną Wam do gustu. Dzięki, cześć!